Dystans 9,5 km mieli do pokonania biegacze podczas dorocznego biegu sylwestrowego. To była już 12. edycja biegu organizowanego przez Klub Sportowy Orły Chrzanów. W tym roku w biegu głównym wzięła udział rekordowa liczba 108 zawodników. Można powiedzieć, że z całej Polski mamy zawodnika nawet ze Szwecji, z Malmy, mamy zawodnika z Chojniczanki, Chojnice, czyli to jest, można powiedzieć, z pomorskiego województwa. Chrzanowski bieg sylwestrowy z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i ma swoich stałych uczestników. Myślę, że to jest taki dobry wstęp właśnie do tego wieczoru sylwestrowego i każdy chce tutaj właśnie w sporcie go spędzić tutaj z nami. Z roku na rok ta frekwencja wzrasta, także to chyba najbardziej działa, że każdy chce wypocić coś przed wieczorem sylwestrowym. Tradycyjnie trasa biegu wiodła z Kościelca przez Źrebce w stronę Pogorzyc. Meta biegu znajdowała się przy szkole podstawowej numer 6. Dystans się nie zmienia, tylko do tej pory nie zmierzyliśmy jej dokładnie. W tym roku jest to z metromierzem zmierzone i to jest dokładnie 9 km. Były jakieś przewyższenia, jakieś trudne miejsca? Tak, były przewyższenia. Jedno tutaj podbieg zaraz przy starcie i drugi podbieg w Źrebcach. Około 500 metrów tam było takie przewyższenie. Wśród mężczyzn doskonały czas 27 minut 57 sekund uzyskał Bartosz Karoń. Dla Olkuszanina było to już trzecie zwycięstwo z rzędu w szanowskim biegu sylwestrowym. Doskonale spisali się młodzi szanowianie z klubu sportowego Kościelec. Kamil Legień z czasem poniżej 40 minut był czwarty i tylko 10 sekund zabrakło mu do trzeciego miejsca na podium. Mateusz Pucuła był szósty. Wśród kobiet zwyciężyła Aleksandra Jachimczyk z Szanowa. Ciężka trasa? Ciężka, ale akurat jestem mieszkanką Szanowa. To są moje tereny, po których zwykle trenuję. Także trasa jest wymagająca, ale wiedziałam, co mnie czeka. Druga była Paulina Kwapisz z Olkusza, zaś trzecia szanowianka Dominika Kulczycka. W tegorocznej edycji biegu wziął udział burmistrz Szanowa Marek Niechwiej. Po biegu włodarz miasta podkreślał, że takie zawody to doskonały sposób na świętowanie nadchodzącego nowego roku, nawet dla osób, które nie trenują każdego dnia. Jak dzisiaj się biegło? Ciężka trasa, bo tutaj niektórzy mówią, że jednak były podbiegi, no i warunki atmosferyczne takie są, jakie są. Osobiście powiem, że wolę biegać w zimie, dlatego że niższe temperatury lepiej mi służą, więc warunki atmosferyczne moim zdaniem bardzo dobre. Trasa piękna, były podbiegi, były zbiegi. No starałem się wytrzymać, nie przynieść wstydu. Jak widać, jestem tutaj z wami i cieszę się, że mogłem ten bieg ukończyć, wystąpić. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Za rok kolejna, 13. edycja biegu sylwestrowego.